I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Szanowni państwo, Komisja Edukacji w tym miesiącu, od ostatniej sesji, spotkała się dwukrotnie. Pierwszy raz 12 listopada 2012 roku o godzinie 13:30 na posiedzeniu w siedzibie Rady Dzielnicy, a drugi raz pół godziny przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. I chciałem połączyć jakby te kwestie, ponieważ obie komisje zajmiały się przede wszystkim zapoznaniem się z otrzymaną korespondencją. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze kwestie związane z korespondencją, to jest to, iż otrzymaliśmy informację, że podpisano przez przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pana Bogusława Kośmidra, że dwóch delegatów wybranych przez konwent przewodniczących do tak zwanego okrągłego stołu edukacyjnego zrezygnowało i przewodniczący Rady Miasta zwracał się, aby my, czy Rada Dzielnicy, ale to termin już do 9 listopada 2012 wskazali, wyznaczyli, czy zaprosili kolejnych. Z tej uzyskanej informacji wynika, że nasza Rada Dzielnicy nikogo nie deleguje, co nie może dziwić, ponieważ osoby, które były tam delegowane, były to osoby bardzo kompetentne, zaangażowane w edukację i z przekonaniem uczestniczące w tych obradach. Wiem to dlatego, że byłem kiedyś na spotkaniu właśnie przewodniczący Komisji Edukacji z osobami, dwoma osobami właśnie z Rad Dzielnic. Jak rozumiem, wycofanie się tych osób wynika z tego, iż zdali sobie sprawę, iż obrady okrągłego stołu edukacji prowadzonego w gminie Kraków do niczego nie prowadzą i nie mają żadnego sensu. Tak się domyślam, to jest oczywiście moja opinia prywatna, mogę powiedzieć, no ale fakty mówią same za siebie. Druga kwestia, która była omawiana, to było w dniu dzisiejszym. Mianowicie otrzymaliśmy pismo od dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty, w którym informuje nas w sposób taki zaawalowany, ale de facto chodzi o to, iż środki, które były przeznaczone do realizacji zadania powierzonego w ramach dotyczącego remontu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a które nie zostały wykorzystane jakby w tych zadaniach na skutek obniżenia wykonanych zapłaty za wykonane prace na skutek przeprowadzonych przez ZEO przetargów. Myśmy potem te środki przesuwali na inne zadania, przede wszystkim dotyczy to przedszkola 22 i przedszkola 33 i te środki jakby nie było wirtualne, no bo jeszcze nie zapłacono za roboty, które miały być wykonane w czwartym kwartale, zostały zabrane z naszego budżetu, ale mogą być wykonane jednak z pieniędzy z przyszłego budżetu, czyli jakby obcięte zostaną te zadania, na które przeznaczyliśmy środki i będą wykonane już w tym roku z pieniędzy przyszłego roku. No i Komisja Edukacji wyraża pozytywną opinię na wykonanie w tym roku prac remontowych, na które Rada Dzielnicy 11 przeznaczyła środki w ramach puli przeznaczonej na zadanie powierzone w zakresie remontu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. To była decyzję, czy uchwała, czy opinia jednogłośna przez Radę, przez Komisję Edukacji. No i to wszystko, co sprawozdanie ująłem. Dziękuję. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Edukacji? Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego.